tutaj na tej sali. Dziękujemy. Z łaski Pana, mili bracia i siostry, zastanowimy się nad tematem, którego tytuł brzmi, jest dość długi i pozwolę sobie przedstawić. Ostatnia podróż apostoła Pawła. Apostoł Paweł przed cesarzem Neronem w Rzymie, pożar w Rzymie, prześladowanie chrześcijan, powtórne uwięzienie i śmierć apostoła Pawła. Za podstawę naszego rozważania posłuży nam Księga Dzieł Apostolskich, a jak wiemy, autorem tej księgi jest święty Łukasz. W życiu każdego z nas poświęconego Bogu na służbę jest okres poświęcenia, pełen zapału, energii, w porywach zacności, w pierwszych godzinach dnia, miesiąca naszego poświęcenia dalej iść drogą prawdy i sprawiedliwości, zgromadzanie się z ludem Bożym, przychodzą starsze, sędziwe lata i przyjdzie moment w życiu naszym, że będziemy musieli pożegnać się ze zborem, z drogą rodziną, z braćmi, siostrami, z ojcem, z matką. Jeżeli oni wcześniej nie umarli, odchodzimy stąd w przeświadczeniu o spełnionej dobrej pracy w ciągu naszego życia poświęconego. Z takim duchem uniesienia wszedł właśnie apostoł Paweł. Upłynęło ponad 30 lat od wizji pod Damaszkiem chwały naszego drogiego Zbawiciela do trzeciej podróży misyjnej, gdzie on zdążał do Jerozolimy. Ta trzecia podróż zbliżała się szybko ku końcowi. Nastąpiły dramatyczne chwile w jego życiu, o którym będziemy dzisiaj rozważać. Temat jest obszerny, interesujący, godny uwagi i głębokiej analizy. Wykład historyczny, niemniej jednak będziemy korzystali z pewnych urywków jego życia w stosunku do nas, jaka jest analogia. A przecież poświęcenie jest jedno. Czas i nagroda się zmienili, ale poświęcenie trwa nadal do dnia dzisiejszego. Rozdział 20 Dzieł Apostolskich. Czytamy następujące słowa w wierszu 17. Kiedy z Miletu posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zborowych, którzy, gdy do niego przyszli, rzekli: wy wiecie od pierwszego dnia, którego przyszedł z Azji do Azji, jaką z wami po wszystek czas był, służąc Panu ze wszelką uliniżonością i z wielą łez i pokus, które na mnie przekazały zasady żydowskie. A więc czytaliśmy przed chwilą, że zbliżył się apostoł Paweł do Miletu. Minął Efes, znany zbór, ceniony przez apostoła Pawła, gdzie poprzednio między braćmi i siostrami przebywał przez okres 3 lat. Statek żaglowy wiozący apostoła Pawła wpłynął wiosną 58 roku naszej ery do portu Milet. Istniała już tam gmina chrześcijańska. Bliskość Efezu była wskazówką, że powstała ona w czasie, jak już powiedziałem, 3-letniego pobytu apostoła Pawła w Azji Mniejszej. Paweł, apostoł, tym razem nie mógł osobiście udać się do Efezu.
wysłał wieść o swoim przybyciu, nakazując, aby zjawili się starsi zborowi z Efezu i z pobliskich gmin chrześcijańskich. Ci bracia bez wahania zjawili się i przyszli do Mileto, gdzie przynajmniej jeden dzień apostoł Paweł spędził z nim, wykazując ostatnie po prostu dni, godziny, jakie mieli miłą społeczność z nim. Cóż apostoł do nich tam przemawia? Jakie okoliczności po prostu wytworzyły się? Apostoł Paweł miał poważne instrukcje w stosunku do... Co on mówi w tym samym rozdziale? Wiersz 29, 30 czytamy. Bo ja wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy czorzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przecież czujcie, pomnąc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. I cóż czytamy w wierszu 32 i następnym. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. I proszę zwrócić uwagę na wiersz 33. Srebra albo złota albo szaty nie pożądałem od nikogo. I co stwierdza apostoł Paweł? Owszem, sami wiecie, że moim potrzebom i tych, którzy ze mną służyły te ręce. Pokazał przed braćmi strudzone ręce od pracy, a jego rzemiosłem po prostu specjalnym było wyrabianie namiotów, na które zapotrzebowanie w owym okresie było bardzo duże. I cóż mówi i stwierdza? Wszystko ci wam okazał, iż tak pracując musimy podejmować sławę, a pamiętać na słowa Pana Jezusa, że on rzekł: szczęśliwsza jest rzecz dawać, niżeli brać. A to powiedziawszy, klęknął na kolana swoje i modlił się z nimi wszystkimi. A jaka była reakcja tych słuchających na te słowa, które ty powiedział apostoł Paweł? I stał się wielki płacz wszystkich. I upadając na szyję Pawłową, całowali go, smucąc się bardzo najwięcej tych słów, które im rzekł, że już więcej nie mieli oglądać oblicza jego i prowadzili go do okrętu. Oto słowa, reakcja, opis świętego Łukasza, który był bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia historycznego i ostatniej mowy w stosunku do starszych zborowych. Były to cenne nauki, które przetrwały w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Ale zbliżał się czas odpłynięcia statku. Wszystkich ogarnęło przeczucie lęku o los Pawła. On sam, chociaż pełen odwagi, pełen wiary, gorliwości Ducha Świętego, był pełen może niepokoju o swoją przyszłość. Z odwagą wychodząc naprzeciw i w takim właśnie nastroju różnych przewidywań. Lecz Bóg był z nim. Jego stan umysłu i serca był wykładnią jego mowy pożegnalnej, jaką wygłosił do swoich współpracowników. Obecny przy tym Łukasz podał nam tylko w streszczeniu zachowaniem tej charakterystycznej nuty serdecznego wylewu uczucia, jakie wówczas przejmowało duszę Pawła. Przepiękna, w
prostocie swej mowa w milecie. Jest wyrazem nie tylko mądrości apostolskiego czynu, ale również ważnym pomnikiem w stosunku do słuchających, nie tylko starszych, ale również i braci, i sióstr. Dźwięczą w niej wspomnienia ubiegłych lat pielgrzymowania. Odzywają się echa trudy i doświadczeń, a wszystko to w atmosferze przeświadczenia o spełnionym obowiązku i dyskanej zasłudze i nagrody. Nastrój spływający z tej mowy przetrwał i dźwięczy w naszych sercach i umysłach aż do dnia dzisiejszego. Jest nastrojem towarzyszącym zamknięciu dokonanego dzieła. Tak przemawiał ten, który w oddali dostrzegł kres swojego biegu, bo czytaliśmy wierszu 36 i 37. Apostoł Paweł był świadom, że już po raz drugi do tego biegu nie stanie. Zdążał do Jerozolimy, uniesiony błogosławieństwem i łaską Bożą, że dane mu będzie cierpieć na wzór Chrystusa. Czytamy w dalszych rozdziałach, wierszu 21. Nie będę odczytywał, bracia zapewne znają historyczne momenty, gdy bracia i siostry ujrzeli apostoła Pawła u bram miasta Jerozolimy. Wdzięcznie go przyjęli, nie tylko jego, ale osoby towarzyszące. Przyniósł wonne dary od braci pogan, od braci nieżydowskich, z trzeciej podróży misyjnych, bracia dobrych woli, przepełnieni litością, uczuciem, o którym zapewnie apostoł Paweł opowiadał im, że jest wiele sierot, wiele wdów w Jerozolimie. Kładali na ręce apostolskie dary pieniężne i on przyniósł je osobiście. Położył przed starszymi zboru miasta Jerozolimy, a oni w sprawiedliwy, uczciwy sposób rozdzielili między braci i sióstr. Ale z powodu głoszenia Ewangelii, a jego ulubionym przecież tematem apostoła Pawła to był krzyż Chrystusowy. On się z niego chlubił, on często mówił w swoich listach, na przykład w liście do Galacjan, w 6 rozdziale, a wierszu 14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić w czym innym w moim życiu, jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie z elementów się chwalił, jakim krzyż był zbudowany, ale z ofiary, która była przybita do tego krzyża. Miał możliwość już przemawiać na tym miejscu odnośnie chluby apostoła Pawła w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak apostoł Paweł mógł korzystać z duchu. Był najbardziej wykształconym człowiekiem swego pokolenia. Miał dar mowy, mówienia innymi językami. Miał moc w imieniu Jezusa Chrystusa uzdrawiać chorych. Mógł czerpać po prostu korzyści materialne, ale nie skorzystał. Nie mamy najmniejszych wzmianki w 14 listach, jakie on napisał. Ani dzieje apostolskie nie dostarczają nam wiadomości, żeby z tego tytułu i z tego upoważnienia czerpał jakiekolwiek korzyści, jakie czerpią dzisiejsi uzdrowiciele różnego pokroju z różnych krajów. A więc został aresztowany z powodu głoszenia Słowa Bożego i to o onym Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł odwołuje się do cesarza, przed Festusem, Agrypą i Berniem. Po krótkim przebywaniu
Cezarii Filipowych, zostaje w kajdanach przyprowadzony przed zebranymi, przed Agrypą, Bereniką, jak również przed Felicją. Ci ludzie w owym okresie czasu mieli moc, stanowisko, byli uwielbiani przez świat, ale byli jednak pozbawieni tych cech charakteru, jakie upodobał sobie Bóg właśnie w apostole Paweł. Oni byli przestępcami zakonu, zepsuci w sercu i w życiu. Apostoł Paweł więził skuty łańcuchem jego ręce ze swym strażnikiem. Nie miał w swej postaci niczego, co mogłoby skłonić świat do oddania mu hołdu, uwielbienia. A jednak ten człowiek o wyższym wykształceniu, zdawałoby się bez przyjaciół, bogactwa, stanowiska w tym świecie, uwięziony z powodu wiary w Syna Bożego, przykuwał do siebie uwagę słuchających. Co on do nich mówił? Przedstawił historię swego nawrócenia, jadąc w dobrej intencji, z najlepszych pobudek w drodze do Damaszku, aby aresztować niewinnych braci i sióstr, wyznawców Jezusa Chrystusa. A więc doświadczenie, jakiego spotkało na tej drodze po prostu już u bram, gdy on zbliżał się, jasno, część tylko chwały wizji naszego Pana ukazało się. Został powalony na ziemię, wzrok osłabiony, 3 lata leczył wzrok Arabii, zanim mógł po prostu zbliżyć się i głosić Ewangelię Słowa Bożego. A więc wszystko to opowiada ze szczegółami. Dał świadectwo, że wszystkie proroctwa o Mesjaszu wypełniły się w osobie naszego Pana. Wykazał na podstawie proroctw Starego Testamentu, że one zapowiadały, iż Mesjasz pojawi się jako człowiek wśród ludzi. Dowiódł, że w życiu Jezusa spełnił się każdy szczegół przepowiedni proroków, aby zbawić zgubiony świat. Po prostu Jezus przyszedł, przyjął ofertę, tak jak później pisał ten list więzienny, przy pierwszym uwięzieniu do Filipensów. Był to szczególny zbór, pierwszy założony na kontynencie europejskim. Bliskie węzły sympatii istniały między tym zborem a apostołem Pawłem. On pisze w 2 rozdziale znanych nam tekstach Pisma Świętego, że Jezus drogą karnacji przyszedł na świat, poniżył samego siebie, stał się podobny ludziom i był posłuszny aż do śmierci, a to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg nader go wywyższył po swoim zmartwychwstaniu do chwały i nieśmiertelności boskiej natury. Wspomniałem o tym zborze. Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka zdań. Ten zbór był wspaniałym zborem. 3-krotnie wyświadczył apostołowi Pawłowi pomoc materialną, gdy on znajdował się w Koryncie czy też w Tesalonice. A więc był to szczególny zbór, o którym będę jeszcze mówił, jaką dodatkową wyświadczył apostołowi Pawłowi przysługę. A więc wszystko to w przeświadczeniu apostoł Paweł mówi, że Syn Boży zniósł mękę krzyżową, szyderstwa i drwiny i hańbę. Tak jak nasz Pan od zamku Antoni, od Pretorii, był prowadzony
pod eskortą rzymskich żołnierzy, aż na Kalwarię lub Golgotę w języku aramejskim. A procesja lub pochód szedł główną ulicą miasta Jerozolimy. Każdy chciał widzieć scenę ukrzyżowania. A ludzie, jaka była reakcja osób, które przyglądali się po prostu scenie wyprowadzenia trzech więźniów, a wśród nich nasz Pan Jezus Chrystus. Ludzie śmiali się, szydzili i drwili. Mówili, innych ratował. Dlaczego nie ratuje samego siebie? Ukaż nam jeszcze jeden cud, a wierzymy, że Ty jesteś Synem Bożym. Ale Jezus nie uczynił żadnego cudu na swoją obronę. Wiedział, że taka była Jego misja, wola Ojca Niebieskiego, ażeby tak zakończyć swój bieg swego ofiarowania i posłuszeństwa aż do śmierci. Apostoł Paweł wskazał, że nasz Pan wstąpił do nieba po zwycięstwie nad śmiercią i grobem. I z tego powodu oświadczył apostoł: pochwycili mnie Żydzi w świątyni w Jerozolimie i usiłowali mnie zabić. Lecz rzymscy żołnierze po prostu udaremnili ten zabieg lub zamierzenia tych ludzi. Wszyscy, jak zamurowani, słuchali opowiadanie Pawła o jego cudownych przeżyciach. Był to jego ulubiony temat, apostoł. Nikt nie mógł wątpić w szczerość jego słów. Głęboko poruszony król Agrypa stracił jakby na chwilę poczucie tego, gdzie się znajduje i jakie jest jego dostojeństwo jako królewskiego urzędu. Świadomy na moment tylko jedynie praw, które słyszał, widząc jedynie pokornego więźnia stojącego przed nim jako przedstawiciela Boga. Odpowiedział mimo woli: niedługo, a przekonasz mnie, żebym nie został chrześcijaninem. Na taką wypowiedź apostoł Paweł nie mógł to pominąć milczeniem. Apostoł Paweł żarliwie odpowiedział: dziękowałbym Bogu, gdyby prędzej lub później nie tylko ty, ale wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jak ja jestem. I podniósł ręce, które wiązały go łańcuchem, pominąwszy tych więzów. Festus, Agrypa, Felix, Berenika byli sami powinni dźwigać kajdany, jakimi po prostu skuto apostoła Pawła. Oni bowiem winni byli ciężkich przestępstw. Tymczasem tego dnia oferowano tym przestępcom zbawienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeden z nich byłby prawie gotów przyjąć tę łaskę przebaczenia, ale Agrypa nie skorzystał w danej chwili. Odrzucił propozycję miłosierdzia i nie przyjął ukrzyżowanego Zbawiciela. A więc minął się ze szczęściem. Mógł skorzystać. Mógł wyznać swoje przestępstwa i grzechy i stać się naśladowcą Chrystusa. O, drodzy bracia i mili siostry, gdy przyjdzie ustanowione Królestwo naszego Pana, gdy On powstanie z grobu przebudzony, gdy przypomni sobie sceny w Jego życiu, jakie przesuwały się jak na obrazie telewizyjnym, że mógł osiągnąć zbawienie, być naśladowcą, a być może należeć do liczby 144 tysiące członków wiernej klasy Chrystusowej, żałość w sercu. O, będzie musiał się ubiegać na podstawie wiary, posłuszeństwa i dobrych uczynków na poziomie ziemskim
o żywot wieczny i to z wielką determinacją, siłą i z wielkim przekonaniem będzie musiał robić postępy z jednego stulecia do następnego. A jeżeli będzie hipokryt, będzie tylko zgadzał się zewnętrznie, a wewnętrznie nie będzie czynił reformy. Okres mały, o którym mówi objawienie świętego Jana, bo jak wiemy, każdy wiek kończy się okresem 40-letnim. A więc w owym okresie czasu będzie ostatnia próba ludzkości. I jeżeli on będzie hipokrytą, będzie objawiony i zostanie wtrącony na którą śmierć. I Chrystus drugi raz nie przyjdzie, ażeby odkupić tych, którzy będą niewierni. Przesłuchanie w tym momencie zostało zakończone. Ale oni rozmawiali między sobą. Człowiek ten mógłby po prostu być zwolniony. Nic nie zasługuje na uwięzienie go. Ten człowiek mówił szczerze. Intencje dobre. A więc należało rozwiązać go z łańcuchów krępujących jego ręce. Agrypa nie podzielał ślepego fanatyzmu i uprzedzeń faryzeuszy. Powiedział do Festusa, człowiek ten mógłby być zwolniony, gdyby się nie odwołał do cesarza, który jest tym żywy. Sprawa jednak raz przekazana wyższemu trybunałowi nie podlegała już jurysdykcji ani Festusa, ani Agrypy. I wreszcie, po długim okresie przebywania w areszcie i więzieniu, znalazł się apostoł Paweł w drodze do Italii, do Włoch, do Rzymu. I tak jak mówi nam Dzieje Apostolskie, święty Łukasz nam zarejestrował. A gdy postanowiono, że mamy odpłynąć do Italii, pisze Łukasz, przekazano Pawła pod straż rzymskich żołnierzy. On sam nie podróżował. Ponad 100 więźniów było również transportowanych, odstawionych pod strażą na statek żaglowy. A więc setnik kohorty cesarskim imieniem Juliusz. Człowiek zaprawiony w bojach w legionach rzymskich. Nie był to już młody człowiek, ale miał wielkie doświadczenie z więźniami, jak należy się obchodzić. A więc był to człowiek ogólnie szanowany. I z jednej strony bardzo surowy, z drugiej strony tolerancyjny. A więc rozważał możliwość ulżeniu więźniom, ale również tak zabezpieczyć, żeby żaden więzień nie miał możliwości ucieczki. W pierwszym stuleciu ery chrześcijańskiej podróżowanie po morzu obfitowało w różnego rodzaju trudy i niebezpieczeństwa. Teraz czekały apostoła Pawła trudne doświadczenia, które miały naznaczyć los więźnia w kajdanach w czasie długiej i uciążliwej podróży do Italii. Jedna tylko okoliczność znacznie łagodziła trudy tej podróży. Zezwolono na towarzystwo świętego Łukasza. I znalazł się ktoś jeszcze. I pragnę wyeksponować tą osobę na tym miejscu. Arystarch. W liście do Kolosenów, w 4 rozdziale, wierszu 10, apostoł Paweł pisał później o nim. Jako o swoim współwięźniu. Wybór Arystarcha, żeby towarzyszyć apostołowi Pawłowi w tak uciążliwej i ciężkiej podróży jako więzień. Kim był ten człowiek młody, prawdopodobnie wolnego stanu? Był chrześcijaninem z Grecji, z Tesalonik.
był zacnym bratem pełen miłości i wzniosłych uczuć, które podzielił los apostoła Pawła ze swoim dobrowolnie, służąc mu w jego niedoli. Apostoł Paweł, widząc obok siebie Łukasza, lekarza i ten Arystarch, z której dobrej woli przyszedł samorzutnie, zgłosił się po prostu do władz rzymskich, że chce po prostu podróżować z tym więźniem. Zapewne musiał wyłożyć pewną kwotę, pewną ilość pieniędzy, ale nie żałował tego. O, drodzy bracia i siostry, jest to cenna i wspaniała i bardzo subtelna nauka dla ludu Bożego. Gdziekolwiek my widzimy wśród naszych braci lub sióstr, że my możemy podać pomocną dłoń, nie tylko finansowe, ale często żywe kwiaty, żywe słowa nieść do naszych starszych braci i sióstr, którzy nie mają społeczności wśród braci, a ich serca tak bardzo pragną znaleźć się na tym miejscu. Często może mimo woli przyjeżdżamy samochodem lub przechodzimy obok ich domu i nawet może nie mamy śmiałości spojrzeć w okno, gdzie ten brat lub siostra mieszka. A więc bądźmy czuć na tym miejscu, na tym punkcie, drodzy bracia i siostry. Chwilę również mimo naszej pracy, uciążliwości, mimo przyspieszonego tempa życia, jakie wypadło nam dzisiaj żyć, starajmy się skierować kroki do naszych zacnych braci i sióstr, często niewykształconych. Tak, ledwo 4 klasy lub 7 klas szkoły podstawowej, ale serca bijące miłością wzniosłych uczuć. Bądźmy na tym punkcie bardzo czuli, tak jak był ten młody człowiek, Arystarch, który przyszedł, położył pieniądze i chciał podróżować, nie wiedząc, jaki los go spotka w podróży. Czy będzie mógł towarzyszyć apostołowi Pawłowi, gdy on znajdzie się w Rzymie, gdzie znajdzie mieszkanie? Nie zważał. Po prostu z najlepszej intencji, z inicjatywy najszlachetniejszych pobudek, po prostu chciał dzielić jego los. Podróż była trudna, dramatyczna. Jak nam Łukasz podaje, rozbicie okrętu, a więc przebywanie na wyspie Malta przez 3 miesiące. Apostoł Paweł, Łukasz i Arystarch mieli niejedną sposobność rozmawiania na temat Ewangelii Słowa Bożego. Apostoł Paweł, jak podaje nam to Księga Dzieje Apostolskich, uzdrowił naczelnika tej wyspy. Gdy ten młody człowiek, syn, zbliżył się do apostoła Pawła, gdy widział po prostu cud, jaki dokonał się nad apostołem Pawłem. Jak wiemy z opisu 14 dni, wśród burzy i ciemności nocnych błąkali się po morzu. Stracili orientację. Niebo było zachmurzone. Nie mogli ujrzeć wielkiej niedźwiedzicy, te też małych. Nie wiedzieli, w którą stronę okręt kierować. A więc kapitan tego statku dał rozkaz, ażeby żywność i uciążliwe towary, które on ten statek przewoził, zostały wyrzucone za burtę do morza. I gdy w dramatycznych chwilach okręt zaczął się staczać na lewą lub na prawą stronę i woda zaczęła po prostu drażać się już do tego okrętu, do tego statku, był rozkaz władz rzymskich, żeby w takich momentach pozabijać w pierwszej kolejności wszystkich więźniów ponad 100, którzy znajdowali się na pokładzie, a wśród nich apostoł Paweł. Ale tej nocy poprzedzającej ten zamiar, anioł stanął przy boku apostoła Pawła i mówi: nie bój się,
albowiem nikt, żadna dusza nie utraci życia. Okręt będzie rozbity, ale dopłyniecie swobodnie do brzegu. Te słowa powtórzył apostoł Paweł setnikowi, ten z kolei kapitanowi statku. Zwrócono uwagę na tego niewielkiego mężczyznę, który tak mocno, tak silnie akcentował i głosił na statku naszego Pana. Statek zostaje rozbity. Wszyscy marynarze, łącznie z więźniami, dopłynęli i do tej wyspy. Było zimno, deszcz padał. Grzali się na brzegu tej wyspy, na plaży. Lud przyszedł, tubylcy, i patrzyli na więźni, podziwiali. Byli dobrze ustosunkowani do nich. Rozpalono okrysy. I nagle żmija jadowita uczepiła się u ręki apostoła Pawła. Być może, że więźniowie ani też marynarze nie znali tej żmii, która po prostu uczepiła się u ręki apostoła Pawła. Ale lud znał charakterystyki, ubarwienie i wiedzieli dobrze, że utrąszczenie człowieka nie upłynie 5-10 minut i ten człowiek rzuci się na ziemię w konwulsjach i tak zakończy swoje życie. Ale apostoł Paweł patrzył i otrząsnął ją, jak mówi Słowo Boże w Dziejach Apostolskich. I ona spadła do ognia. Nie wiadomo, czy się spaliła, czy popełzła dalej w niewiadome nam kierunku. I gdy ci ludzie tak patrzyli z wielką uwagą i determinacją, i nic apostołowi się nie stało. Minęła 10 minut, pół godziny, kilka godzin. I mówili do siebie. Ten człowiek musi być przestępcą. Uszedł z ręki morza. A jednak sprawiedliwość dosięgła go na naszym wybrzeżu. Na tych piasków. A więc zdumieli się, gdy apostołowi Pawłowi nic się nie stało. Uważali po prostu za cud. I teraz ten młody człowiek przychodzi i mówi o chorobie swego ojca, naczelnika tej wyspy i apostoł Paweł w towarzystwie Arystarcha. Jak również Łukasza podąża do jego domu. Uzdrawia go z malarii, z gorączki. Była to malaria lub gorączka maltańska znana nam w opisach medycznych. A więc apostoł Paweł go uzdrowił. Przebywał na tej wyspie przez 3 miesiące, jak nam mówi Słowo Boże. Gdy nawigacja stała się możliwa, centurion Juliusz i więźniowie wyruszyli w dalszą drogę do Rzymu. Okręt aleksandryjski o nazwie Bliźnięta, który zimował na Malcie, po wielu dniach okręt spokojnie wpłynął do pięknego portu Puteoli na wybrzeżu Italii koło Neapolu. Dziś ta miejscowość nazywa się Puteoli w prowincji neapolitańskiej. Ma obecnie 30 tysięcy mieszkańców. Nie wiemy z opisów biblijnych, skąd wzięła się tam gmina chrześcijańska. A więc pewna grupa chrześcijan po prostu mieszkała w tym niedużym mieście w owym okresie czasu. Z biegiem okoliczności i tak Bóg kierował, że rozpoznano apostoła Pawła. Nie wiemy z opisów. Pozabiblijne opisy podają nam, że jeden z tych chrześcijan z opowiadania i po wyglądzie zewnętrznym dowiedział się, że taki okręt wpływa do portu i po prostu zawiadomił braci i sióstr mieszkających w tym mieście. Oni wszyscy przybyli na wybrzeże do tego portu.
gdy okręt płyną i więźniowie w łańcuchach byli wyprowadzeni, a wśród nich apostoł Paweł, jedna osoba prawdopodobnie go rozpoznała. A więc poproszono, ażeby apostoł Paweł, jeżeli przepisy władz rzymskich pozwalają, zaprosili apostoła, aby pozostał z nimi przez 7 dni. Setnik kohorty uprzejmie zgodził się na to zaproszenie, aby pozostał z nimi. A więc on wykazał dobrą wolę w tym znaczeniu, że po prostu pozostali więźniowie również przebywali w innych domach lub zarezerwowanych komnatach lub pomieszczeniach, gdzie mogli swobodnie odpoczywać po swoich osobistych przeżyciach. A więc apostoł Paweł rozmawia z tymi braćmi przez 7 dni. Chrześcijanie zamieszkali na ziemi włoskiej, gorąco pragnęli odwiedzin apostoła Pana, ale nie spodziewali się, że ujrzą go tutaj jako więźnia, lecz jego cierpienia uczyniły go jeszcze droższym. Odległość od Puteoli do Rzymu wynosiła około 140 mil, to jest około 260 km. Więc chrześcijanie zamieszkujący w Rzymie dzięki stale utrzymywanej łączności zostali szybko powiadomieni o przybyciu Pawła, a niektórzy z nich wyruszyli, aby spotkać się z nim i powitać. 8 dnia po wylądowaniu Juliusz i więźniowie udali się w dalszą drogę do Rzymu. Ten setnik kohorty rzymskiej chętnie wyświadczał apostołowi Pawłowi różne przysługi. Apostoł Paweł był obiektem jego osobistego zainteresowania. Słowa Pawła dźwięczały jeszcze w jego uszach w podróży morskiej, że wszyscy byli w bojaźni z powodu burzy, ale on jeden zachował tylko pokój i równowagę ducha, na ile pozwalał zakres jego władzy, to on zezwalał mu na pewne ulgi. Nie był jednak w stanie zmienić jego położenia jako więźnia, ani go uwolnić z łańcuchów. Z ciężkim sercem rozpoczynał Paweł tak długą oczekiwaną wizytę w tej światowej metropolii w Imperium Rzymskim. Jakżeż inaczej ją sobie wyobrażał? Jakżeż teraz napiętnowany i związany miał głosić Ewangelię? Jego nadzieje, pełne ufności i wiary na pozyskanie w Rzymie wiele dusz, dla prawdy wydawało się skazane na upadek. I wreszcie podróżni, kolumna więźniów przybyła do Forum Appii, miejscowości położonej około 40 mil od Rzymu, gdy pod eskortą rzymskich żołnierzy przechodzili przez i ulice i place miasta, przez Forum Appii, a było to wielotysięczne miasto w owym okresie czasu, wieść o zbliżającej się kolumnie więźniów po prostu doszedł do wiadomości każdego mieszkańca. A więc tłum zaległ każdy zaułek, każdą ulicę. Każdy chciał widzieć więźniów i spojrzeć im prosto w oczy. Apostoł Paweł właśnie szedł w tej grupie pospolitej zbrodniarzy. Musiał znieść niejedno pogardliwe spojrzenie i niejeden okrutny żart. Tak jak nasz Pan
wspomniałem, był wyprowadzony. I szedł ulicą, główną miasta Jerozolimy. A ludzie, niechże wszyscy ze współczuciem patrzyli na winnych. Jedni szydzili, drwili, śmiali się. Jedynie niewiasty, które charakteryzują się większym uczuciem często od mężów. Od mężczyzn ze współczuciem patrzyły na tych zdążających, gdzie za kilka godzin mieli zakończyć swoje życie ukrzyżowani na krzyżu. A więc one wydały bolesny okrzyk, słowa współczucia i łzy w tych oczach. I właśnie w takiej atmosferze, 30 prawie lat później, wszedł właśnie tą samą drogą apostoł Paweł. Ale nagle z tłumu dał się słyszeć krzyk radości. Wybiegł mężczyzna, pełen gorliwości i wzniosłych uczuć. W porywie zacności do świętego Piotra. Tak jak nasz drogi święty Piotr przy ostatnim wieczerzu spożywali baranka i Pan Jezus ustanowił dwie nowe rzeczy. Pamiątkę swojej śmierci i dwóch emblematów. Powiedział do najbliższych swoich uczniów, każdemu patrząc osobno w twarz, w oczy, przenikliwe. Jeden z was wyjdzie. O, drodzy bracia i siostry, popędliwy święty Piotr już nie mógł wytrzymać. Panie, choćby się wszyscy zapali, co się tyczy mojej osoby, to ja nigdy. Gotów z tobą iść do więzienia. Gotów z tobą cierpieć i na śmierdzić. O, słowa te rozumiał doskonale nasz Pan. Porywy zacności tych słów. Ale on znał swego ucznia. Pierwszy niż kur zapieje, trzykroć jeśli mroczy. A więc, czy to się wypełniło? Tak, ale wyszedł ktoś naprzeciw więźniowi apostoła Pawła. Rzucił się wprost na szyję. Wyszedł z tłumu i wśród więźniów tej kolumnie maszerował apostoł Paweł. Rozpoznał go, raniąc łzy i ratując się wielce. Scena ta powtarzała się co chwilę. Gdy skrępowanego jeńca dostrzegli ci, do których mówił w Koryncie, Efezie i w dalekiej Filipii, głosząc słowa żywota. Ten człowiek, pobudzony najlepszymi intencjami, po prostu zbliżył się do apostoła Pawła, rozpoznał jego postać i był mu wielkim olbrzymim. Gdy uczniowie, bracia, gorącym sercem witali swego ojca Ewangelii, cała kolumna zmuszona była się zatrzymać. Juliusz odpowiedzialny przed cesarzem Neronem za więźniów. Żołnierze i on nie cierpili się z powodu już opóźnienia, ale nie mieli po prostu serca przerwać tego szczęśliwego spotkania, bowiem oni także nauczyli się szanować i poważać osobę swojego podległego gminy. Cóż ci bracia i siostry zauważyli, a szczególnie w młodym wieku, gdy wyszli naprzeciw 40 mil, wyprzedzając po prostu tą kolumnę, która zbliżała się bardzo powoli. Droga była uciążliwa, łańcuchy krępowały swobodę ruchu. Z bladej, znaczonym bólem twarzy dostrzegli błogosławiony stan umysłu i serca apostoła. Zapewnili apostoła Pawła, że o nim nie zapomnieli, ani nie przestali go kochać, że są jego niewypłacalnymi uczniami. Za tę radosną nadzieję, jakie ożywia ich
istnienia. Daję im pokój z Bogiem w ogromie swej miłości. Uniesieni, chcieli go po prostu nieść na resztę drogi aż do Rzymu, gdyby tylko mieli ten przywilej. I władze Rzymu na to by wyraziły. Mało kto zrozumiał znaczenie słów świętego Łukasza. Co uważali? Przyszliśmy w naszym rozważaniu do rozdziału 28. Zauważmy Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, a wiersz 15. Gdzie znalazłszy braci, uproszeniliśmy byli od nich, żebyśmy zamieszkali u nich przez 7 dni i takiejśmy się do Rzymu. I zauważmy wiersz 15, odczytałem kontekst wiersza 14. Skąd gdy usłyszeli bracia o nas, wyszli przeciwko nas, aż do rynku Apiusowego i do Czeka, który gdy Paweł ujrzał, podziękowawszy Bogu, wziął śmiałość. Jak my możemy rozszerzyć ten tekst Pisma Świętego lub podać dodatkową interpretację? Święty Łukasz nam mówi, gdy ujrzał braci, ty tak gorąco go witali, ze łzami w oczach, gdy rozumieli jego osobiste cierpienie. Gdy apostoł Paweł ujrzał, podziękowawszy Bogu głośno, wziął śmiałość. Podziękował Bogu i nadał pokój. A więc to wzmocniło jego serce i umysł. Drodzy bracia, to gdy blisko 40 lat wstecz stałem pod pręgierzem militaryzmu na sądzie w Katowicach, gdy mnie przyprowadzono skutego łańcuchami. Gdy ujrzałem braci i sióstr, braterstwo Maszczykowie na czele, witali już mnie na ulicy. Możecie sobie wyobrazić moją radość w sercu. Gdy nie myślałem, że nikt nie przyjdzie, bo nikt się nie dowie, bo w ten czas panowała po prostu tajemnica wojskowa. A więc gdy ujrzałem braci, nabrałem otuchy, tak jak apostoł Paweł. Stąd mogę coś na ten temat powiedzieć. I wracając do apostoła tam, wśród płaczących ze wzruszenia, pełnych życzliwości braci wierzy, którzy nie wstydzili się jego wędrów. Apostoł Paweł głośno uwielbił Boga. Chmura smutku zachowywała go, bo nie był wolny od przygnębienia. Nagle rozwiała się. Z tym cierpień, prób i rozczarowań często. A więc żołnierze, którzy eskortowali ich, czuł się teraz swobodniejszy, mimo ciążących go łańcuchów, nabrał otuchy. W tej godzinie, w danej chwili, czuł się wielokrotnie sowicie nagrodzony pewniejszym krokiem. Zmierzał do celu, niosąc w sercu radość. O, drodzy bracia i siostry, ten człowiek, zanim zakończył swoje życie, ścięty mieczem, jak przystało na rzymskiego obywatela, on do tej chwili, do tego momentu, przeżył bardzo wiele przez okres ponad 30 lat głoszenia Ewangelii Chrystusowej. I on wspomina w swoim listu, a to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. On mówił, zysk swoim ręku, z powodu wykształcenia, zajmowania stanowiska w tym świecie. Wszystko sobie za szkodę. Trzymało dla zasności
znajomości Chrystusa, Jezusa, Pana mojego. Tak, on nie był bogaty w ziemskie bogactwo. I mam to za siebie, abym Chrystusa wiarą się wsparty o Jego łaskę, w jedności ducha. Czuły na każdy los. Dźwigał piętna i blisko ubiczowała Ciebie swoim znamiem przynależności do Chrystusa. I tak jak powiedziałem w Warszawie na konwencji, nie otrzymał je w pogoni za pieniędzmi, za sławą ani stanowiskiem, ubiegani się w tym świecie za przyjemnościami. Święty Paweł ponosił te uciski i rany w głoszeniu wesołej nowiny, a więc Jezusa Chrystusa i Jego zbliżającego się Królestwa. Jego mowa była dla nich, dla Greków głupstwem, ale dla wierzących chrześcijan była mocą Bożą. A więc on niósł wysoko, codziennie, ten symboliczny krzyż, dźwigał go na swoich plecach. I tak był dostosowany do ciężaru jego osobowości, że nie był ani za ciężki, ani za lekki. Tak jak my również niesiemy nasze symboliczne krzyże, aż na Kalwarię, do końca naszych dni. Choroby, niepowodzenia, smutki, śmierć, a więc różne kłopoty, doświadczenia, jakie są udziałem dzieci. A więc nie obcy był mu dźwięk łańcuchów ludziom z powodu ogłoszenia Ewangelii. Ani w mieście Filipii, w Jerozolimie. I teraz, idąc drogą apijską, zdążając do stolicy Imperium Rzymskiego przed cesarzem Neronem, nie rozpamiętywał już przeszłości, nie troszczył się o przyszłość. Wiedział, że oczekują go uciski i niedole, lecz wiedział również, że jest to potrzebne i radował się swymi cierpieniami dla sprawy Chrystusa. Takim uniesieniem, takim ustosunkowaniem pogodnego ducha, gdy ujrzał życzliwych braci i sióstr, nabrał otuchy. Każdy z nas poświęcony Bogu na służbę potrzebuje słowa zachęty i otuchy w swoim chrześcijańskim życiu. Nikt z nas na tym miejscu, łącznie ze mną, nie może powiedzieć, że jestem tak mocny w prawdzie, tak mocno stoję, że nie potrzebuję żadnego wsparcia, ani dobrego słowa od siostry, która często może nie odpowiada na pytania tak błyskotliwie, jak nasi starsi pielgrzymi, ale ich intencje, motywy, działania są naprawdę wspaniałe. Ja mam głęboki sentyment, szczególnie do starszych osób ode mnie. Często dzielę los z tymi braćmi i siostrami, odwiedzając ich w ramach moich możliwości, przewożąc na salę swoje samochody lub podwozie, jeżeli takie okoliczności się wytwarzają. A więc bądźmy czujni również na tym punkcie naszego poświęconego życia. Tak jak apostoł Paweł potrzebował otuchy w swoim życiu. Gdy krótko przed śmiercią odwiedziłem brata Stachowia z bratem Łotyszem, który przybył do mojego domu i następnie pojechaliśmy, odwiedzając krótko już przed śmiercią kilka dni. Jak on się cieszył,
i Helena, jego córka, powiedziała, że przyjechał Radwalczak Wacław Łotyszyn. Nie mogąc już stać, poprosił, żeby mu pomogła i podążał na nasze spotkanie. Na korytarz otworzył nam drzwi. Chwyciliśmy go, bo byłby upadł po prostu. Nogi niestabilne, siły witalne, życie po prostu wychodziło z niego, stał się bardzo słabym w znaczeniu fizycznym. Mieliśmy bardzo miłą społeczność. To była ostatnia moja wizyta u brata Stachowiaka. A więc wiele mamy możliwości od innych osób, które również może nie są wprawdzie epifaniczne, ale interesują się prawdą. I my również powinniśmy te żywe słowa po prostu mieć. Te słoiki alabastrowe maści w formie płynnej, jaką wylała Maria na głowę naszego Pana, przygotowując go na śmierć. A więc wracając do apostoła Pana, czas nam się popłynął. Za chwilę będziemy mieli przerwę, drodzy bracia i siostry. Druga grupa chrześcijan oczekiwała Pawła nieco bliżej stolicy. W miejscu, gdzie z drogą apijską łączyła inna droga do Apicji. A więc to było skrzyżowanie głównych dróg. Dróg, jakby po prostu autostrad. Gdy mówimy, prawda, w znaczeniu nowoczesnym, gdy takie autostrady istnieją w zachodnich krajach. W otoczeniu licznego orszaku wiernych, którzy również bardzo serdecznie witali apostoła Pawła, w charakterze cesarskiego więźnia wstępował oto Paweł, apostoł narodów, w mury miasta, które miało stać się odtąd terenem jego działalności. Przez okres dwóch lat w Rzymie przekazał więźniów pod straż dowódcy gwardii cesarskiej pretorianów. Był to człowiek doświadczony w randze generała. Dobra opinia, jaką wystawił Pawłowi oraz list od Festusa zjednały apostołowi względy u dowódcy i pozwolono mu zamieszkać w wynajętym przez siebie domu, zamiast osadzić go w oddzielnym roku w więzieniu rzymskim. Chociaż stale pilnował go żołnierz, był to po prostu rodzaj aresztu domowego, jak możemy to dzisiaj określić. Wolno było Pawłowi przyjmować u siebie przyjaciół i pracować dla sprawy Chrystusowej. Czy o tym nam mówi Pismo Święte? Tak, rozdział 28, od 17 wiersza potwierdzają moje słowa, które wypowiedziałem przed chwilą. A więc z różnymi zagadnieniami, często spornymi, zagadnieniami, które ich nurtowały osobiście. A przecież apostoł Paweł jest kimś, nie był to zwykły. Był to jeden z głównych filarów Kościoła wieku Ewangelii. Z dotychczasowego rozważania, z przyjścia do Rzymu, z trzeciej podróży misyjnej, tej misyjnej, jaka on przybył do Jerozolimy na Marta. A więc podróż do Rzymu. Z tych kilka słów uwagi historycznego wykładu, że trzeba tu wiele łaski, błogosławieństw Bożych i na tym kończę. Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować drugie rozmowy. Dziękuję.